Na różowej planszy napis: Legendy Ziemi Radomskiej w ultrafiolecie. Reżyseria: Michał Pabian. Poniżej tytuły legend i nazwy miejscowości. Jak Iwo Daniłowicz burmistrzankę z rąk zbójców oswobodził, cerkiew koło Radomia. O trzech braciach, biskupie i królu Bolesławie, Solec nad Wisłą. Studnie, studnie gmina Głowaczów. O bogatym księciu, który chciał być szczęśliwy, Lipsko. Wokół napisów rozrzucone kolorowe rysunki, sylwetki ludzi i zwierząt. Sala teatralna. W centrum sceny pulpit na wysokiej podstawie, do rozłożenia kartek i czytania na stojąco. W głębi sceny po lewej stolik, trzy krzesła i korkowa tablica. Przed widownią, zapełnioną w większości przez dzieci, stoi reżyser Michał Pabian. Chciałbym zacząć z wami taką małą przygodę. Byliście kiedyś w teatrze? Tak. Nigdy? Nigdy nie widzieli? Ja byłem. Byłeś? Byłem. I podobało ci się? No. A na czym byłeś? W sumie nie znam tytułu. Nie, nie znasz tytułu? Nie pamiętam. A wiesz, że będziesz mógł dzisiaj powiedzieć aktorom, co mają robić? Bomba. Naprawdę? Ja się urodziłem do tego. Urodziłeś się? Ekstra. Tak jest. Słuchajcie, co jest naszym celem? Chciałbym, żebyśmy w około 45 minut poznali pewną historię związaną z Radomiem oraz zobaczyli, że historię da się opowiadać na różne sposoby, a teatr jest najlepszym miejscem do opowiadania takich historii. Chciałbym, żebyście wzięli w tym udział i pomogli naszej trójce aktorów, którzy mają na razie tylko tekst, aktorzy przy stoliku, spełnić pewne takie oczekiwania wobec legendy. Wiecie, co to jest legenda? To jest taka stara opowieść. Ty mówisz stara opowieść. Kto powie jeszcze coś? To jest... No, tak, mów. Nie musicie się zgłaszać, mówcie swobodnie. No, takie coś ważnego. Mhm, ważne. Takie coś, co kiedyś było, ale... coś starego. Legenda to jest historia o pewnym miejscu. O. Albo opera jest wymyślana. O, ty mówisz, że wymyślona. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo legenda, i to łączy wszystkie rzeczy, o których mówiliście. Legenda to jest historia, najczęściej w formie opowiadania, czyli że ktoś nam opowiada o bohaterze, opowiada o tym, co się wydarzyło, która ma za zadanie tłumaczyć to, co jest dookoła nas. I często ona nie tyle, co mówi o przeszłości, a tworzy przeszłość. Bo wiecie, że legendy tworzy się też dzisiaj? Jeżeli macie jakieś miejsce, kto z was mieszka na przykład w domu? Nie w bloku, tylko w domu. Wow! A kto z was ma w ogrodzie jakieś na przykład krzewy? Takie, które kwitną. Ekstra. Kto z was dał im jakieś imię? Nazwał je. I mówi ekstra. I widzicie? Legenda. A jak nazwałeś na przykład takie miejsce? Grzesio. Grzesio. Ekstra. I legenda, tak? Bo ja w lesie sobie stworzyłem taką bazę i tam czasami przesiadujemy. A. I nazywasz ją jakoś? Niedaleko mamy las i tam sobie stworzyliśmy. I nazywamy to... Piotro. A dawno nie byliśmy tam, bo były... No, nie mogliśmy się spotkać. Mm-hmm. I to nazywaliśmy jakoś... Zielona postula? Aha. Zielony postul. I widzicie, legenda służy do tego, żeby wasze miejsca zyskały jakąś historię. Żeby móc opowiadać o nich innym ludziom, tak żeby oni uwierzyli, że to są magiczne, historyczne miejsca. Czy znasz jakąś legendę? Czy tak znasz? O smoku wawelskim. Tak, podła legenda straszna. Reżyser wskazuje kolejnego chłopca na widowni. O. Odzywa się inny. O syrenie warszawskiej. O syrenie. Tak. Mówcie śmiało, nie musicie się zgłaszać. Proszę? O orle. Bazyliszku, o orle. O orle. Mhm. Jest, istnieje taka. Słuchajcie, to znacie legendy ogólnopolskie, a my dzisiaj opowiemy wam legendę radomską. Jeszcze o Hitlerze. O Hitlerze to chyba fakty, a nie legenda. Fakty po faktach. Jeszcze na szczęście nikt nie zbudował legendy o Hitlerze. Najpierw się trzeba nauczyć o nim wielu rzeczy, a potem tworzyć legendę. Bo wiecie, czasami są takie tematy, gdzie dużo trzeba wiedzieć, żeby można było o nich opowiadać. Myślę, że nikt się jeszcze nie odważył, wiesz? Reżyser patrzy z powagą.
Tak? Chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Był taki jakby dinozaur, co w jeziorze mieszkał i jakoś się nazywał. Potwór z Loch Ness. No, potwór z Loch Ness. A myślałem, że... Słuchajcie, więc to są przykłady legend ogólnopolskich. Jola znalazła cały tom poświęcony legendom radomskim i chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli legendą o miejscowości, która znajduje się koło Radomia, Cerekwi. Kto z was był kiedyś w Cerekwi i wie, gdzie się znajduje? Taka wieś pod Radomiem. O, nigdy nie było. Nigdy. Ja... Nazwa, mi tata coś o niej opowiadał. Nazwa wywodzi się od słowa cerkiew. Czy wiecie, co to jest cerkiew? Cerkiel. Cerkiew, nie cyrkiel, cerkiew. Cerkiew to jest coś, co może teraz nam jest bliższe, bo mamy coraz więcej sąsiadów ukraińskich. Czy ktoś z was chodzi do kościoła? Wszyscy. A wiecie, że można chodzić do kościoła, a można chodzić do cerkwi? Jeżeli to jest kościół osób wyznania prawosławnego albo grekokatolickiego, do którego też się chodzi, ale on posiada inną tradycję niż kościół rzymskokatolicki, do którego może niektórzy z was chodzą. Wiecie, że w Radomiu przy ulicy Warszawskiej znajduje się taka cerkiew, cerkiew świętego Mikołaja, razem z cmentarzem, razem z parafią, można tam pójść, można to odwiedzić, można zobaczyć, jak wygląda taki budynek, czym różni się od kościoła, który znacie. I zachęcam was, żeby coraz częściej myśleć, bo nasi sąsiedzi i znajomi ukraińscy będą odwiedzać te miejsca i opowiadać wam będą o cerkwiach, o swojej wierze, właśnie w taki charakterystyczny, prawosławny sposób. I ta legenda opowiada o tym, że i obok Radomia, dawno, dawno temu, potrzebowano zbudować cerkiew. Dlatego, że ludzie chcieli mieć miejsce, w którym mogliby spędzać czas z religią, a nie byli mieszkańcami, którzy wyznawaliby rzymskokatolickie, takie kościelne wyznanie, tylko potrzebowali innego budynku. I o tym jest nasza legenda. Ale nie chciałbym wam powiedzieć, jak ta legenda ma wyglądać i co tam się dzieje. Powiem tylko tak. Mamy burmistrzankę, czyli reżyser wskazuje żonę burmistrza, aktorkę przy stoliku, która jest ważną postacią w miasteczku. To jest burmistrzanka Natalia. Natalia uśmiecha się. Radośnie unosi ręce. Mamy Rudobrotego, przywódcę gangu. Przywódcę gangu, złego jakiegoś człowieka. I to jest Alan. Alan unosi się z krzesła, kłania się nisko, siada. I mamy Iwona, umysł biznesmena, który będzie chciał połączyć świat burmistrzanki ze złym Rudobrodym. Jak to zaraz zobaczycie? To jest Przemo. Wstaje Przemek, kłania się, siada. Słuchajcie, pierwsze zadanie, Ania, rozdawam karteczki, polega na tym, że będziemy... Ania, dasz mi też komplety rozdartych? Tak, oczywiście. Że będziemy układać legendę. Potrzebuję was podzielić na 5 grup, tak, żeby może panie pomagały. Jolę też mogę wykorzystać do jednej grupy. Poproszę na przykład... Podchodzi do widzów. Was tutaj, 5 razem z tobą, dobrze? Słuchajcie, chodzi o to, że historia ma 11 punktów. Trzyma kartki. Chciałbym, żebyście na tej tablicy wymyślili jej kolejność. Tablica... Wedle tego, co tam jest napisane. Stoi na środku. A aktorzy wykonają kolejność historii, którą zaproponujecie. Może się okazać, że nic z tego nie wyjdzie, bo na przykład wydarzenia nie będą układały się logicznie, ale nie martwcie się, bo prawdziwą historię też poznacie. Ale chodzi o to, że teraz możecie być panami historii, panami opowiadania, możecie zmyślać, wyobrażać sobie i układać to jak chcecie. Pierwszy punkt jest stały. W pierwszym punkcie Iwo, czyli Przemek, zmierza wąską dróżką ku czerwonym murom miasta. Tak się zaczyna nasza historia. Pokaż, Przemek, jak będziesz zmierzał. Przemek maszeruje energicznie. A gdzie są mury miasta? Przemek rozgląda się. Wskazuje widownię. Dobra, Przemek będzie zmierzał. Potem potrzebuję waszych punktów, bo potem w punkcie 6 pojawia się zagadka, jak coś należy obliczyć. A w punkcie 11 mamy powiedziane, że od tego momentu zaczęła się budowa cerkwi, czyli tego kościoła, i historia ma swoje szczęśliwe zakończenie. Chcę, żebyście ją uzupełnili
i stworzyli własne wersje legendy, nie znając jej oryginalnej. I wklejajcie to tutaj. Czyli na tablicę. A aktorzy będą musieli to odebrać. Pięć grup zaczyna pracę. Punkty historii spisane są na wąskich paskach papieru. Dzieci czytają, wymieniają się nimi. W jednej z grup podają nauczycielce. Ona układa paski na kolanach. Trwają narady i dyskusje. Inna grupa układa paski na podłodze. Czy któraś grupa ma już swoją kolejność? Dzieci podchodzą do tablicy. Ustawiają się w kolejce. Po kolei przypinają do tablicy karteczki. Dobra, prawie już mamy wszystkie historie. Grupa pierwsza, czyli grupa Joli. Iwo Daniłowicz zmierza. Zmierza dróżką kura do miodu. Przemek wstaje. Zmierza. Wychodzi zza stolika. Następnie, jednocześnie, budowa cerkwi wlecze się latami. Mówi Alan. Ach, ojcowie miasta nie myśleli, żeby popierać budowlę budynku kojarzącego się z religią prawosławną. Reżyser. Rudobrody, napadasz ze swoją bandą i uprowadzasz burmistrzankę. Alan jako Rudobrody podbiega do Natalii w roli burmistrzanki. Ciągnie ją za rękę. Stają z boku. To jest burmistrzanka. Potem ojcowie miasta myślą, żeby się jakoś rozmówić i za oddanie burmistrzanki obiecują darować niektóre przewinienia. Alan. Dla jedynej córki burmistrza, to burmistrz złota nie poskąpi. Dajesz zbójeckie słowo, że burmistrzankę zwrócisz? Zaraz. Jak je zwrócisz? Chyba uwolnisz, tak? Protestuje Natalia. Daję wam zagadkę o kurach i jajach. Jak mam obliczyć, za ile jaj i kur trzeba płacić? Reżyser czyta. Niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Aktorzy przy stoliku patrzą po sobie. Alan. Cztery kury, jajka. Przemek. Słuchajcie, reżyser. Czujecie, że jest gdzieś okup, albo że ta historia zbliża do jakiegoś finału? Właśnie, ja się też tylko pogubiłam. Jesteś pojmana. Jestem pojmana i nagle jajka się wyjeżdża. Słuchajcie, w historii grupy Joli okazuje się, że doszliśmy do sytuacji, gdzie burmistrzanka jest porwana, ale nie wiadomo, dlaczego muszą liczyć jajka. Więc to chyba nie ta historia. Zobaczymy, jak ona wygląda. A teraz grupa druga. Ale słuchaj, nie ma dobrych odpowiedzi. My sprawdzamy, na czym polega opowiadanie historii. Potem poznacie prawdziwą legendę. My przygotowaliśmy dla was prawdziwą legendę. Grupa ta. Która to jest grupa, która jest tutaj jako druga? Chyba pani w lnianej białej. Podnoście rękę. Rękę proszę podnieść. Ekstra. Iwo, zmierzasz. No dobrze, ja cały czas zmierzam. Przemek maszeruje. Ale w tej wersji, kiedy ty zmierzasz, Rudobrody napada burmistrzanka. Alan znów chwyta rękę Natalii. Od razu. Biegną przez scenę. Grubej rury. Ojcowie myślą, jak się z nią rozmówić i darować niektóre przewinienia. Aktorzy są zakłopotani, nie wiedzą, co robić. Alan. Dla jednej córki burmistrza, burmistrzota nie poskoczy. Reżyser. Ale niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Alan. Reżyser. Czego? Co my liczymy? No, zastanówmy się, dokąd zmierzyliśmy. Słuchajcie, w tej wersji zaczęliśmy coś liczyć, ale nie mamy czego liczyć. Więc myślę, że to... O właśnie. A zobaczysz, że nie o pieniądze tu chodzi. Grupa trzecia. Która to jest grupa? Natalia pospiesznie wraca na środek. Reżyser. Iwo Daniłowicz zmierza. Uwaga, masz okup, prowadź. Alan do Przemka. Masz okup? Przemek. Nareszcie. Stary sknera portfel otworzył. Reżyser. Niemożliwe, tego nikt nie jest w stanie obliczyć. Stoi przy tablicy, czyta karteczki. Słuchajcie, pojawił się taki problem, że mamy okup, tylko nie doszło do porwania. Nie ma za kogo płacić. Ale jest przygotowany okup, tak jak się Za prąd! Za prąd!
okup za prochy. Czyli tej grupie nie doszło do porwania. A ta grupa, która to jest, ręce w górę? Czwarta. Wy? Tak. A która to była ta trzecia? Ta tutaj? Trzecia, ręka do góry. Reżyser rozgląda się po sali. A, okej. Okay. Słuchajcie, zmierza Iwo Daniłow. Czyli Przemek. Zmierza. Rudobrody napada burmistrzankę. Alan biegnie do Natalii. Ona ucieka. Wracają na środek. Daje zbójeckie słowo, że ją zwróci. Natalia. Jeszcze raz? Daje zbójeckie słowo, że ją zwróci. Natalia patrzy na kolegów. Jak zwróci? Chyba uwolni. Masz okup prowadź. Przemek czyta swoją kwestię. Nareszcie stary Sknera portfel otworzy. Reżyser. Nie obliczenia są tutaj potrzebne, ale zwykły rozum. Przemek kontynuuje. Ja obliczę. Jutro, skoro świt, przyjdę z gotowym rachunkiem, lecz jak powiedziałem, burmistrzanka moja. Jaka twoja? Jaka znowu twoja? Protestuje Natalia. Nie ma mowy, żadna twoja. Reżyser. Słuchajcie, w tej historii pojawiła się burmistrzanka, która jest pojmana, ale jednocześnie wolna. Bo jest bardzo samodzielna. Więc też doszliśmy do pewnego etapu. Dziękuję wam bardzo, Natalka, Przemek, Alan, za improwizację. Aktorzy siadają. Iwo, zmierzałeś znakomicie. Byłeś najmocniejszym elementem tej historii. Słuchajcie, za chwilę poznamy legendę, ale tymczasem zapraszam Kasię. Kasia opowie o elementach muzycznych oraz zagra dla nas coś, co związane jest z atmosferą, z przestrzenią wschodnią. Zresztą Kasia powie, jak to jest zorganizowane. A gdy wchodziliście, to już Piotrek puścił utwór Adama Strucha, takiego wybitnego polskiego artysty, który zajmuje się tym, co ludowe. Czy ktoś z was kiedyś śpiewał ludowe piosenki, tańczył jakieś ludowe tańce? A widzieliście kiedyś taki występ, że ktoś tańczy na ludowo? Ktoś widział. A jeśli nie widzieliście, to teraz macie szansę dowiedzieć się kilku rzeczy na temat tego, co ludowe w muzyce. Kasiu. Kasia to Katarzyna Zedel. Ja mam do was pytanie, bo jak zaczęliśmy o tym, co jest ludowe, co, jak rozumiecie w ogóle słowo, że ludowe? Ludowa że pochodzi stąd. Stąd, czyli z naszego, to jest takie nasze. Z Polski przede wszystkim, no tak, ale na przykład w Austrii, w Niemczech gdzieś też można mieć ludowe, prawda? Wtedy... Czyli piosenka jest tylko państwa własne. Własna piosenka. A jak myślicie, kto tworzył te piosenki ludowe, tą muzykę ludową? Każdy muzyk w każdym kraju. W każdym kraju. A słuchajcie, co jest naszą taką malutką ojczyzną? Warszawa. Warszawa. Warszawa jest stolicą, prawda? A wy gdzie mieszkacie? Przedworzyca. Mówiliście większości z was, że mieszkacie w domach, tak? Jeśli mogę spytać, mieszkacie na wsi czy w mieście? Na wsi! No właśnie, i ta muzyka ludowa to w takim ogólnym rozumieniu to jest taka muzyka, wiecie co, takich zwyczajnych ludzi, tak? Nie takich słynnych kompozytorów wielkich, tylko taka muzyka, którą ludzie, nie mając na przykład szkół muzycznych, uczyli się takiej muzyki, wiecie co, ze słuchu, z obserwowania i tak się uczyli, że brali instrumenty, bo mieli wielką potrzebę muzykowania, prawda? Jak wchodzimy do cerkwi, bo tutaj też mamy taką muzykę, która będzie grana na przykład na świętach, też tak, w domach na przykład, podczas wesel, ale mamy też taką muzykę no, kościelną, prawda? A też, jak tutaj jest historia o cerkwi, no to ta muzyka cerkiewna, prawda? Czy ktoś z was był kiedyś w cerkwi? W tym kościele takim... Nawet nie wiem, co to jest. A, no właśnie. To jeszcze raz. A wiecie, co to jest kościół, prawda? Bo mówiliście, że większość chodzi... No i wchodzicie do kościoła, sobie tak wchodzicie. I co, jaka muzyka wybrzmiewa w tym kościele? Co słyszycie? Nic. Organy. Właśnie, czyli to jest instrument, prawda? Głośny, ten organisty nie słychać, bo te organy potrzebują strasznie dużo miejsca, najczęściej na chórze, tak? A cerkiew to jest kościół, to jest taki naszej takiej tradycji rzymskokatolickiej powiedzmy, czyli też takiej, wiecie co, zachodu. I taką tradycją też śpiewania jest chorał gregoriański, tak? I od jakiegoś czasu też wybrzmiewają organy, czasami też można usłyszeć gitary, prawda? W takim już współczesnym wydaniu naszym.
A słuchajcie, w cerkwi, czyli to jest taki kościół dla takich naszych sąsiadów właśnie ze wschodu, tak? Z takiego dalekiego wschodu, słuchajcie. I też to jest taki kościół tak zwany grecko-katolicki, słuchajcie, i tam wchodzimy i nie ma organów. Tam w ogóle nie grają organy, słuchajcie, dlatego że tam głównie możemy usłyszeć śpiew. Tak? Dlatego, że też jest tak, że muzyka grana na instrumentach pobudza nasze zmysły, pobudza nasze emocje, tak? Możemy, czy macie tak czasami, że jak usłyszycie taką wesołą muzykę, to chce wam się wstać i tańczyć? A na przykład jak usłyszycie coś smutnego, to czy na przykład wam się robi też smutno? Nie. A był ktoś kiedyś na takim filmie, na przykład na horrorze? Byłam. Oglądałam na telefonie i na komputerze. No właśnie, i ta muzyka wtedy, co was powoduje do takiej na przykład strasznej bajki? To, co was, jak się czujecie wtedy? Fajnie. Fajnie? Nie boicie się wcale? Ja bym mógł od trzeciej nocy siedzieć. Jesteście odważni. W każdym razie, słuchajcie. No, dobrze, zobaczymy jak dorośniecie. Może wtedy się będziecie bardziej bać. Natomiast tym razem wam gratuluję, że się wcale nie boicie. Słuchajcie, w takim razie wracając też do tej cerkwi, gdzie głównie śpiewamy takim głosem naturalnym. Co to znaczy, słuchajcie, że naturalnym? Czyli takim normalnym twoim, jakim masz. Takim, jakim masz, tak? No dokładnie, tak? Nie uczymy się tego tam tutaj ustawiać, krtań i tak dalej, prawda? Tylko własnym. A na przykład odważyłby się ktoś z was tak coś zaśpiewać własnym głosem? No. Dziadek na kanapie. Drami gdzieś tam drapie. Co wydrapie, to zajadam. I jaka pyszna czekolada. Świetnie. Klaszczą wszyscy, także Kasia. Przeszłeś też w rytmy, właśnie. Możemy to nazwać tak, że to wykonanie było taką melorecytacją i w cerkwi też mamy taką melorecytację. Tutaj w cerkwi też najważniejszy będzie tekst, prawda, że nie melodia, którą śpiewamy, tylko taki tekst, czyli też, bo w kościele głównie chodzi o tą modlitwę, tak, o zanoszenie różnych próśb i modlitw do Pana Boga i żeby te modlitwy szły w górę, to skupiamy się też nie na muzyce i melodii, ale głównie na słowie. Tak? Ja mam tak? To my śpiewamy głosem własnym, jak mam rzeczę dziadka i nie mam organisty. No właśnie. A słuchajcie, czy wtedy śpiewacie jednym głosem, czy iloma głosami? O, mogę zaśpiewać coś głosem swoim, ale nie będę. Dobra, to ostatni ochotnik, zaśpiewaj coś głosem swoim jeszcze? Nie wiem. Wszyscy będą chcieli. Słuchajcie, a ja bym chciała też, ponieważ tutaj was czeka świetna historia, która jest do opowiedzenia, mam dla was pewną propozycję, bo jeszcze pytanie, słuchajcie, czy jak mówimy, że śpiewamy na głosy, to znaczy na chóry, no to śpiewamy tak naprawdę jednym głosem, czy iloma głosami? Jak myślicie? Wieloma, tak? No to zróbmy tak, że mamy tutaj około 30 osób, prawda? Ale zaśpiewamy na jednym dźwięku jedną melodię i to będzie się nazywało, że mówimy, że śpiewamy jednym głosem, czyli jedną linią melodyczną, dobra? I chciałabym też, żeby wszyscy się włączyli i spróbujcie mi pomóc, a ja spróbuję wam zaprezentować, jak takie modlitwy, no, co prawda z naszego kościoła, może ktoś was zna, jak może to brzmieć i tak jakby podobnie jak w cerkwi, dobrze? Więc umówmy się, że na przykład taki dźwięk waszymi głosami, każdy, na przykład takie... Śpiewają aktorzy i dzieci. A teraz Kasia. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Dajecie burdą, to jest wady. Głośno, głośno. Nie słyszę. Jeden dźwięk, musi być jeden dźwięk. Kasia nachyla się do dzieci. Zacznijcie opowiadać Czesinę Pojętą. Cały czas głośno, głośno. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Kasia unosi dłonie jak dyrygent. Dzięki. Tak, czyli wy zrobiliście burdon, ja zaśpiewałam jakąś modlitwę. Słuchajcie, zastanówmy się, może ta pana burmistrzanka będzie na przykład taką modlitwę sobie śpiewać, jak będzie uwięziona, tak? Słuchajcie, jeszcze jest bardzo ważna sprawa.
No właśnie, bardzo ważna sprawa, że ja też zajmuję się muzyką taką właśnie ludową, czyli też graną na instrumentach, graną podczas świąt, wesel, urodzin, chrzcin i różnych. No już odpowiadaliśmy na to pytanie, to szybciutko ktoś powtórzy. No, to jest piosenka, którą wszyscy, co chcą, sobie wymyślają i się śpiewają. Tak, muzyka ludowa to jest muzyka ludzi. Wszystkich ludzi, prostych ludzi, zwyczajnych, tak, które w danym regionie wszyscy znają tą piosenkę. I swojego własnego kraju. Tak, i własnej miejscowości, nawet własnej wsi czy własnego małego miasteczka, tak? Słuchajcie, wiecie, że ci muzykanci, którzy grali podczas wesel, do tańca, do zabawy, bardzo byli niecenieni przez księży i na przykład nie mieli wstępu do kościoła. Więc gdy przyprowadzali muzyką państwa młodych do ślubu, państwo młodzi wchodzili do kościoła, ksiądz tam udzielał wtedy ślubu, a muzykanci musieli gdzieś poczekać. Czasami zdarzało się, że czekali w karczmie. A to czasami... karczma. Karczma to jest taka stara kawiarnia, wiesz? Dawnych czasów. Stara kawiarnia, no. To jest stara kawiarnia, to... To stara nie... kawiarnia. Stara kawiarnia. Taka kawiarnia jak jest taki, jak jest taki temat o muzyce, to Karpel Jędrek wymyślił piosenkę na jak A wiecie, że w dalszej części będziecie mogli też muzykować? O! Fajnie! Bo śpiewam moją Ja mam gitarę i organ. No właśnie, może następnym razem możecie coś przynieść ze sobą, swoje instrumenty i wtedy każdy zagra na swoim ulubionym. A ja nie mam instrumentu. Instrument ma teraz Kasia. No to wtedy będzie do wypożyczenia. Słuchajcie, w każdym razie chcę wam teraz zagrać na takim instrumencie, który się nazywa suka. I dawniej mówiono, słuchajcie, jak ktoś grał na takich profesjonalnych, lepszych skrzypcach, że grał na psach, a jak ktoś grał na takim instrumencie zbudowanym we własnym domu, pokazuje dzieciom. We własnym warsztacie, słuchajcie, taki instrument mógł zbudować wasz, nie wiem, tata, wujek, dziadek, to grał na sukach. I na takiej suce na przykład taki... Można było grać na weselach i chcę wam zaprezentować taki utwór weselny, który zawsze wykonywano też i śpiewano w momencie oczepin. A oczepiny to było o północy, słuchajcie, takie święto, kiedy panna młoda była przeprowadzana z grona panienek, koleżanek, do grona mężatek. Tak? Zmienia się wtedy życie całkowicie. I słuchajcie, jeszcze raz uruchomimy te nasze głosy naturalne. I tutaj też pojawiają się w historii groźne elementy, tak? Na przykład ten rozbójnik, który jak jest złym rozbójnikiem, to co można mu zrobić, tak? Pogrozić! Oj, rozbójniku! I jakoś po patelni... Kasia śmieje się. Masz wołkiem będzie lepiej. A może słuchajcie, aż tak strasznie od razu nie, żeby bić po kółkę, bo to nie jest wcale fajne. Może ten rozbójnik wcale nie jest taki zły, tylko jednak może ma dobre serduszko, słuchajcie. No, w każdym razie, słuchajcie, tutaj ta pieśń to będzie pieśń o chmielu, a chmiel to jest taka roślina, która pnie się, rośnie z góry do dołu, z dołu do góry, pnie się wysoko. Jest też symbolem takiej płodności, tak? Przyrody, która się rozwija, właśnie no też tego małżeństwa, w którym, jak wiadomo, rodzą się dzieci najczęściej, tak? Także słuchajcie, śpiewamy do chmielu i grozimy oj chmielu. Kasia siedzi. Oj chmielu. Instrument wspiera o kolana. Oj chmielu, oj chmielu. Oj chmielu, oj chmielu. Teraz słuchajcie, dzieci zaśpiewajcie tak, żeby aktorzy i też być może osoby, które są schowane za kotarą, żeby usłyszały was. Tak? Czyli... To tam są ktoś schowany. Oj chmielu! 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 Dobra, słuchajcie, ja będę śpiewać tą piosenkę, a w momencie, kiedy będzie refren taki i będziemy do chmielu, to wtedy wszyscy na sali głośno śpiewamy do tego chmielu. Dobra, można sobie też podnieść rękę, wtedy lepiej się może śpiewa i z całą taką emocją i takim swoim naturalnym głosem, żeby do tego chmielu śpiewać, dobrze? Kasia gra, sunie smyczkiem po strunach, śpiewa. Oj, chmielu, niech ci Pan Bóg dopomoże, chmielu.
będę śpiewać zwrotkę taką, jak ona rzeczywiście jest, dobrze? Wszyscy klaszczą. Przed widzami reżyser. Dzięki. Słuchajcie, to teraz nadszedł czas. Proszę was o uwagę, bo w kilka minut teraz czas na poznanie prawdziwej wersji legendy. O cerkwi, cerekwi, Radomiu, pojmanej burmistrzance. I Natalia, Przemek i Alan przeczytają. Potraktujcie to tak, jakbyście mieli teraz 10 minut teatru przed sobą i zobaczycie, jak aktorzy starają się opowiedzieć wam historię. To zapraszam do wysłuchania wersji obowiązującej legendy, którą najpierw sami tworzyli. Trójka aktorów czyta teksty z kartek. Zaczyna Alan. Już po raz dziewiąty Iwo Daniłowicz wąską gruszką ku widniejącym daleko czerwonym murom miasta Radomia. Przemek krąży po scenie. Na próżno szukając sposobu, którym mógłby ojców grodu na czele z burmistrzem o słuszności swej sprawy przekonać. Przemek chodzi i chodzi. Lecz wlokła się już dobre kilka lat. Od czasu, gdy po zwycięskiej bitwie z Krzyżakami król Władysław Jagiełło przyznał wyróżnionej grupie Litwinów niewielki obszar ziemi. Przemek chodzi i rozgląda się. Przybysze, gdy tylko pobudowali pierwsze domy, pomyśleli też o wystawieniu cerkwi. Cóż, kiedy o pieniądzach na jej budowę król jakoś zapomniał. A ojcowie miasta ani myśleli popierać budowlę kojarzącą się z religią prawosławną. Stąd też budowa cerkwi wlokła się latami. I biedny Iwo Daniłowicz, wskazuje Przemka, którego raz po raz wysyłano do burmistrza, daremnie łamał sobie głowę nad rozwiązaniem problemu. Spogląda na Przemka, idąc teraz, który wciąż chodzi. Spoglądał. Przemek przystaje, spogląda na kolegę. Smutno. Przemek robi smutną minę. W stronę miejskiego ratusza, przy którym zgromadził się spory tłum mieszczan. Wzburzone głosy zebranych nie wróżyły nic dobrego. To też Iwo, podchodząc bliżej, zagadał. Przemek nachyla się do widzów. A co to? Nowe święto? Alan. Bodaj z takim świętem. Rankiem rudobrody ze swoją bandą napadł i burmistrzankę w las uprowadził. Teraz żąda okup. Przemek. To dopiero. Nareszcie stary Sknera portfel otworzy. Co teraz? Natalia czeka. A napadł. Przemek. Powtarza, patrząc na Alana. On zrywa się, biegnie do Natalii. Natalia przysiada z boku, ale już biegnie. To dopiero! Nareszcie stary Sknera portfel otworzy. Natalia przy pulpicie na środku. Tymczasem okazało się, że burmistrz nawet ani myśli sam płacić. Całą bowiem sumę polecił rozłożyć na wszystkich mieszkańców miasta. Okrzyki niezadowolonych były więc coraz głośniejsze. Zanosiło się na niezłą awanturę. Kontynuuje Przemek. Nic tu dzisiaj po mnie. I odchodzi. Rozmowy tak czy inaczej należało odłożyć. To też markotny Iwo... Patrzy na Przemka. Markotny Iwo opuścił góry miasta, kierując się z powrotem w stronę lasu. Przemek biega w kółko. Czekajcie. Zagadnij go. Niespieszno. A,
Niespieszno mu jednak było do wsi, jako że ponownie z niczym wracał. Pogrążony zatem głęboko w myślach, tu i tam... Natalia wskazuje. Przemek odbiega i tam... i wraca. Wśród drzew jeszcze kluczył. Przystaje. Ach. Czyta ciąg dalszy. Gdyby tak burmistrzankę oswobodzić, burmistrz złota by wówczas nie pożałował. Tylko jak wejść w układ z Rudobrody? Mowy nie ma! Stanął bez rady. Rozkłada ręce. Natalia czyta. Widoczna ścieżka dawno w gąszczu drzew zginęła. Rozejrzał się. Przemek rozgląda się. Wśród gęstych krzaków leszczyny ujrzał nagle przyczajoną postać mężczyzny. Alan czai się przy stoliku. Ciemna żubrza skóra, spod której wystawały duże, żylaste ręce, ledwie kryła sylwetkę nieznajomego. Na wpół dzikie, głęboko osadzone oczy patrzyły ponuro. Alan patrzy spod ełba na Przemka. Pyta. Dokąd to? Przemek. Z grodu idę. Alan. Masz okup? Nie twoja rzecz. Prowadź! Iwo starał się zachować stanowczy ton. Natalia patrzy na Przemka, zaciska pięści. Przemek chrząka, stanowczo tupie. Prowadź! Jak nic. Czyta. Pierwsze straże Rudobrodego. Alan. Na szczęście rozmowa na tym się skończyła. Zbój odwrócił się i poprowadził. A Iwo podążył za. Aktorzy idą razem. Uszli tak spory kawał drogi, aż w końcu puszcza zaczęła powoli żegnąć, a oczom Iwona ukazała się niewielka polanka. Pod rozłożystym dębem na stosie skór siedział Rudobrody. Przemek rozsiada się na krześle. Rudobrody. Iwo rozpoznał go od razu. Cała bowiem twarz Herszta ginęła w czerwonym zaroście. Na widok przybyłych banda opryszków zerwała się z legowiska. No i co tam? Alan wstaje. Dla jedynej córki burmistrz złota nie postąpił. To był dobry, przyznasz, pomysł. Samą córkę burmistrza. Siadaj. Obaj siadają. Rudobrody źle swoich gości nie przyjmuje. Dokończ ze mną kolację. Co prawda spóźniłeś się, ale są jeszcze gotowane jajka. Zatem zjedz i opowiadaj, czy przybywasz. Iwo zabrał się do jedzenia. Przemek udaje, że coś przeżuwa. A więc? Przełyka i mówi. Ojcowie miasta myślą, aby się jakoś rozmówić. Za oddanie burmistrzanki obiecują darować wam niektóre przewiny. Zaryzykował Iwo. Darować? Rudobrody aż podskoczył. Hop! Rudobrody, czyli Alan, krąży nerwowo. Więc przyniosłeś okup, czy nie? Przemek niepewnie zerka na Natalię. Robi wielkie oczy. Natalia pogania go. Przemek czyta. Ponadto burmistrz pyta... czy nie zmniejszycie okupu? Jako że skarbiec miasta... pusty! Alan? Pusty, powiadasz? Patrzy groźnie. Więc i za te jajka każe mu zapłacić. Ile jajek zjadłeś? Ano 4. Alan zastanawia się. Sięga po kartki. Czyta. Zatem powiedz burmistrzowi, że z 4 jajek miałbym 4 kury. Te zaś znosiłyby mi jajka, z których znowu byłyby kury, z których... Rudobrody nagle zarychotał głośno. Klesie, że za to wszystko burmistrz mi jeszcze zapłaci. I posłuchał, a w głowie zaczęło mu się coraz bardziej mącić z tego wszystkiego. Oto w jaki sposób przez swą lekkomyślność naraził siebie i burmistrza. Westchnął. Przemek wzdycha i pyta. Jakże mam obliczyć, za ile jaj i kur trzeba płacić? Obliczyć? Alan... A ja, słusznie, trzeba obliczyć. Stwierdza i wystawia palce. Liczy. 4 jajka, 4 kury. Przemek czeka. Jajko z kury, kura z jajka. 4 gotowane jajka, 4 kury. 4 kury, 8 jajek, kur 16. No ale dlaczego ja mam liczyć? Co sam oblicz? Przemek. Ja? Dziwi się.
Wzrusza ramionami. A i oblicze. Tak, oblicze. Ale nie za darmo. Dajcie burmistrzankę. Natalia patrzy z oburzeniem. Kpisz sobie? Kobieta za jajka? Natalia czyta. Upłynęło tak sporo czasu. Alan. Niemożliwe, no, nikt nie jest w stanie tego obliczyć. Ja obliczę. Jak powiedziałem, jutro, skoro świt, przyjdę z gotowym rachunkiem. Lecz jak powiedziałem... Podchodzi do Natalii, obejmuje ją. Burmistrzanka moja. Zaraz, jaka twoja? Nie twoja, to jest moje miejsce, proszę się oddalić. Mowy nie ma, nie twoja, a twoja. Przemek siada przy stoliku. Natalia prostuje się dumnie, czyta. Bonu Dobrodym coraz bardziej było widać jednak, że chęć rozwiązania zagadki bierze w nim górę nad zdobyciem sowitego okupu. Spojrzał w stronę kompanów. Alan patrzy na widzów. Ci jednak milczeli. Alan bezradnie macha ręką. Siada. Dajesz zbójeckie słowo, że burmistrzankę zwrócisz? Daję. A zatem do jutra. A zatem do jutra. Alan czyta. Iwo, tymczasem nie spiesząc się, cierpliwie na drzewie siedziała, aż słońce zajrzało na polankę. A gdy zniecierpliwiony Dobrody, pokrzykując na kompanów, zaczął ich do drogi zbierać, Iwo, udając zdyszanego, ruszył ku zbóju. Alan nachyla się do Przemka. Nie spieszyłeś się zbytnio. Spieszyłem się jak mogłem, ale z rana gotowane ziemniaki saciłem. Co? Gotowane ziemniaki? Do reszty ci się w głowie przewróciło. Gotowane ziemniaki. Toż to każdy głupiec wie, że z gotowanych ziemniaków nic nie wzejdzie. A z ugotowanych jaj, którymi wczoraj mnie raczyłeś, czy będą te twoje kurczaki? Nie obliczenia są zatem tutaj potrzebne, ale zwykły rozum. Ot i cała odpowiedź. A zgodnie więc z umową... Przemek znów na środku przy Natalii. Burmistrzanka moja. Nie ma mowy. Jaka twoja? Wcale nie twoja. Uwolniona po prostu. Rudobrody aż przysiadł ze zdumienia. Alan pospiesznie siada. Przysiadł ze zdumienia, a potem jak nie ryknie śmiechem, a banda mu zawtóruje. Natalia zachęca widzów. Śmiali się i śmiali, aż echo niosło się na wiele mil. Nawet zdumione zwierzęta z ciekawością nadstawiały uszu. Przemek. Iwo, oczywiście, zgodnie z umową, burmistrzankę otrzyma. No. Nie otrzyma. Natalia ostrzegawczo... Ale uwolnił. Unosi palec. Uwolnił. Przemek. Uwolniła. Odsuwa się. A burmistrz stosowną sumę dukatów wypłacić mu musiał za uwolnienie córki. Pieniądze te mógł wreszcie przeznaczyć na budowę cerkwi. Stąd też od owego pamiętnego wydarzenia radomianie ich osadę nie inaczej jak Cerekiew nazwali. I nazwa ta po dziś dzień pozostała. Reżyser. Dziękuję. Jest tak, że jesteście w teatrze, więc wszystko można zmienić. Próbowaliście już ułożyć właściwą kolejność legendy, a teraz poproszę was do tyłu. Za chwilę włączymy, powiem Radkowi. Słuchajcie, chodzi o to, rozdaję wam instrumenty. Kto chce tambury? Ja chcę. Proszę. Aktorzy znikają za kulisami. Tambury, drugi tambury. Proszę. Kto chce taką taką grzechotkę? Reżyser chodzi wzdłuż widowni. Proszę. Rozdaje instrumenty. Kto chce uderzać? Proszę. Ale to nie ma tych par. Co jeszcze mamy, Ania? Mamy jeszcze takie tłuczki. Tłuczki, można nimi uderzać na podłogę albo wieście. Każdy jeden. Tutaj są jeszcze plastiki, można zaleścić. I grzechowka. Słuchajcie, jaka chcecie, żeby była burmistrzanka? Chcecie, żeby była szczęśliwa, zarozumiała, zła?
Reżyser na środku sceny. Widowni nie widzimy. Zła? A na co? Powiedz coś więcej. Słuchaj, Natalia, nie wytyraj się, ja ci tylko mówię. Mamy złą burmistrzanką, taką wkurzoną, która jest niezadowolona z tej sytuacji, która nastąpiła. Słuchajcie, jakiego chcecie Rudobrodego? Co chcecie, żeby Rudobrody? Grzecznego. Grzecznego? Grzecznego. Rudobrody, jesteś grzeczny. Dlaczego? Może być śmieszny? A to za drugim razem będzie twoja propozycja. Śmieszny. A słuchajcie, Iwo. Śmieszny, śmieszny. A to będzie propozycja kolek. Jaki chcecie, żeby był Iwo? Jaki? Głuptasek. Iwo, jesteś głuptaskiem. Słuchajcie. Teraz ja postaram się, mówiąc do mikrofonu. Reżyser trzyma mikrofon. Super, dziękuję. Będę prosił was o to, żebyście szeleścili i używali instrumentów. W momencie, kiedy będziecie używać tych instrumentów, będzie tworzyła się pewna atmosfera przebiegu naszej legendy. A ja na bieżąco będę starał się mówić aktorom, co mają robić, a oni będą dla was improwizować. Radku, czy możemy włączyć światło? Na scenie robi się ciemno. Nikogo nie widać, nawet reżysera. Uwaga! Po przestrzeni okolic Radomia przechadza się Iwo. Pewien wiejski głupek. Tamburyny grają. Przechadza się mocno, głośno. W głębi pojawia się podświetlona niebieskawym światłem kukiełka. Słyszy odgłosy lasu. Odgłosy lasu. Sowy, puchacze, różne instrumenty. Kukiełka to postać mężczyzny. Nogi kołyszą się. Mężczyzna idzie. Iwo wie, że w okolicy nie ma cerkwi. Wpada więc na pomysł, że spotka się z bandą Rudobrodego. Rudobrody słynie z tego, że jest bardzo nonszalanckim i grzecznym mężczyzną. Wojuje w okolicy, ale jest przeuroczym, kulturalnym człowiekiem. Iwo stara się więc znaleźć bandę Rudobrodego. Idzie, towarzyszy mu muzyka. Uderzajcie. Pojawia się Rudobrody. Jest druga kukiełka. Bardzo kulturalny mężczyzna. Rudobrody wita się z naszym Iwonem. Kukiełki unoszą ręce. I zawiązują wspólnie pakt. Uderzcie mocno na słowo pakt. Zawiązują wspólnie pakt, że porwą burmistrzankę. Spacerują więc po okolicy i spotykają bardzo złą, wkurzoną burmistrzankę. To trzecia kukiełka. Burmistrzanka przestraszyła ich. Pokażcie na tamburynie, jak przestrasza. Oni jednak w bardzo kulturalny sposób pytają burmistrzankę, czy mogliby ją porwać. Droga pani, pójdzie pani z nami? Nie! Zapraszam. Pani uda się z nami. Nigdzie nie pójdę! To będę stała! Ale my bardzo prosimy! Zapraszamy do naszej pustyni. Nie! Iwo opowiada jednak taki dowcip, który burmistrzankę przekonuje, by poszła z nimi. Tak! Właśnie, bo idzie sobie grześć przez wieś i worek piasku niesie i się za tym grześem koleśmi. Idą, towarzyszą im pewne odgłosy. Dzieci na widowni grają na instrumentach. Okazuje się, schowajcie się, drodzy uczestnicy. Kukiełki znikają. Okazuje się, że zapomnieliśmy o okupie. Zapomnieliśmy o tym, że mają zdobyć pieniądze. Wszyscy byli tak mili i kulturalni, że właściwie poszli na spacer w towarzyszeniu waszych tamburynów, bo nikt nie został porwany. Radku, czy mogę pełne światło? Na scenie jasno. Wchodzi reżyser. Słuchajcie, teraz zmienimy wersję i aktorzy postarają się zaimprowizować inaczej. Drodzy, możecie tam mówić, jak wam coś wpada do głowy. Dobra. Ale z tych tekstów, które były przypisane do numerów. Tak, oczywiście. No bo ten, bo...
Dlaczego ty posłuchajmy postaci, kolegi. Dlaczego te postacie wyjęły taką niebieską, świecącą obramówkę? Bo to jest ultrafiolet. W świetle ultrafioletowym to, co jest na biało przygotowane przez pracownię, świeci. To jest światło ultrafioletowe. Słuchajcie, kto prowadzi burmistrzankę? Co się z nią stanie? Mów, proszę. Co byś chciała? Właśnie. Kto porwie? Rudowłosy będziesz musiał teraz porwać. A nie rudobrody? Albo brody, albo włosy. Jaki on będzie? Przedtem był kulturalny, jaki zły będzie teraz? Zły, ciężki, mądry. Zły i mądry. Jaka będzie burmistrzanka? Śmieszna. Dobra. Śmieszna. Zabawna. Śmieszna. Zabawna. Dowcipna. Słuchajcie, będzie próbował odbić ją Iwo. Jaki będzie Iwo? Iwo będzie... Poważny! Iwo będzie zły! Poważny! Był już głuchy. Poważny i głuchy. Reżyser woła do aktorów za kulisami. Uwaga! Poważny! Słuchajcie, Radku, poproszę drugie światło. Reżyser schodzi ze sceny, światło gaśnie. A więc w naszej przestrzeni znajduje się burmistrzanka. Burmistrzanka bardzo dobra, miła postać, zabawna, siedzi sobie. Przebywa w okolicach Radomia. Nagle przechadza się po tych okolicach, uwaga, straszne dźwięki poproszę. Przechadza się rudobrody. Pojawiają się kukiełki, ciemne sylwetki w niebieskim konturze. Rudobrody, bardzo poważny mężczyzna. Rudobrody decyduje się pomóc finansom króla i porwać burmistrzankę. Bierze ją... Pójdziesz ze mną! Nie! Pójdziesz ze mną! Straszne dźwięki. Burmistrzanka jest smutna. Idzie Iwo. Iwo nic nie słyszy. Nie widzi. Iwo decyduje się przekazać swoje pieniądze Rudobrodemu, by uwolnił burmistrzankę. Kukiełki unoszą ręce. Spotyka więc ich i będąc bardzo poważnym człowiekiem, bardzo grzecznym człowiekiem, decyduje się spotkać bardzo dobrą i przyjazną burmistrzankę. Nawiązują ze sobą kontakt, zaczynają się lubić. Więc ten chętnie ofiaruje pieniądze Rudobrodemu za to, by uwolnił i by mogła pójść z nim. Oto okup za burmistrzankę. Rudobrody przyjmuje pieniądze. Dajcie jakiś dźwięk sukcesu. Kukiełki podrygują na scenie. Dźwięki sukcesu dochodzą z widowni. Decydują się, że wspólnie mają tyle pieniędzy, że mogą zbudować cerkiew dla swoich przyjaciół, którzy nie mają przestrzeni, w której mogliby się modlić, mogliby przeżywać religijne stany, w związku z czym decydują się osiedlić wspólnie w małej wsi pod Radomiem, zbudować tam cerkiew i żyć, prowadzić gospodarstwo. Wszyscy troje razem z Rudobrodym decydują się na wspólne życie. Zagrajmy więc sukces i coś przyjemnego. Kukiełki tańczą, trzymając się za ręce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Radku, pełne światło, proszę. Pełne światło. Dziękuję wam niezmiernie. I słuchajcie, jako że już jest po 11:00, chciałbym jeszcze, żeby na koniec Kasia opowiedziała jeszcze o czymś i wykonała jeszcze jeden utwór, a potem ja powiem jeszcze kilka słów. Wchodzą aktorzy. Bardzo w roli burmistrzanki Natalka, w roli Iwona Stenek i Alan jako wykonawcy. Słuchajcie, słyszeliście sami, że układaliście historię względem tego, jak wam się wydawało. To jest bardzo trudne, że aktorzy robią to na bieżąco, bo oni nie wiedzą, co mają zrobić, a jednak muszą wam to pokazać. Świetnie towarzyszyliście muzycznie. Kasiu, teraz chwila dla ciebie. Kasia trzyma skrzypce. Czy powrócę do tego tematu
muzykantów, dlatego że jak dostaliście instrumenty w ręce, każdy z was mógłby być takim muzykantem. I tutaj sporo jest takich też bębenków, tak? I każdy początkujący bębnista w muzyce tradycyjnej musi wiedzieć, czy gra rytm na 3, czy rytm na 2. Czyli czy gramy licząc do 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Pamiętacie, jaką śpiewaliśmy piosenkę w tym rytmie? Oj, mielu, oj, mielu, dokładnie. Tak jest, a gdybyśmy grali w rytmie na 2, byłoby to raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bumcyk, 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 bumcyk. I chciałabym wam jeszcze zagrać taką melodię, która jest zwana jest owczarkiem, którą uczono się, grano na przykład przy sobie pasieniu zwierząt, przy gęsi, owiec, tak? Trochę z nudów, a trochę dla zabawy. I to jest też melodia do tańca. I chciałabym, żebyście... To będzie rytm na 3, czyli jaki? Raz, dwa, trzy. No okej. Raz, dwa, trzy, tak. Ważne jest, słuchajcie, żeby nie robić pauzy, tak? Czyli takiej przerwy, tylko ciągle, ciągle. Raz, dwa, trzy. Mamy trzech aktorów na przykład. Raz, dwa, trzy. I teraz słuchajcie, podzielmy się tak, że osoby, które mają bębenki, jest ten trzeci bębenek też w... Tak. Wy będziecie grać rękami i pałeczką raz, dobrze? Czyli uderzcie. Raz, raz, raz. Ważne jest, żeby to robić w rytmie i może pomoże mi... pomóc na przykład raz, dobrze? Raz, raz. Teraz osoby, które mają takie grzechotki, gdzieś tu są, podnieście ręce do góry. Dobrze, spróbujecie na 2, dobra? I kto mi pomoże, żeby zjeść mi na 2? Czyli 2, tak? Czyli mamy, spróbujmy tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. A pozostałe osoby, i też jak kto nie ma instrumentu, to możemy klaskać w rączki na 3, dobra? Zrobimy taką orkiestrę po prostu. Kasia dyryguje. Raz, dwa, raz, na raz, raz, tylko raz na raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa. Kasia unosi skrzypce. Gra. Dzieci na widowni klaszczą i grają na różnych instrumentach. Na scenie aktorzy rytmicznie machają rękami. Kasia do dzieci. Przypominam, że bębenki gramy tylko na raz. Dobrze? Uderzasz tylko raz. I to jest ważne, bo słuchajcie, żeby też w kapeli grać wspólnie, musimy się wspólnie słyszeć. Spróbujcie skupić się na tym. Dobrze? Można sobie liczyć po cichutku. Raz, trzy, raz, dwa, trzy. I uderzamy tylko na raz, dobrze? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No uderzasz teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Świetnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Gramy cały czas. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz zmieniamy rytm. Spróbujmy troszkę szybciej, dobra? Bo muzyka do tańca to jest taka, że im szybciej, tym weselej. I jak się oberka, tak mówimy, że się zachula, to im szybciej, to naprawdę jest wtedy największa frajda, dobra? Tak jakbyście się troszkę na karuzeli kręcili, ale wcale się w głowie wtedy nie kręci. Więc szybciej troszeczkę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Kasia dyryguje. Kasia chodzi wzdłuż widowni, rytmicznie macha ręką. Daje znak na raz, unosi skrzypce. Thank you.
Na scenie aktorzy tańczą. Dzieci z zapałem uderzają w bębenki i tamburyny. Roześmiana Kasia gra z zapałem. Odkłada skrzypce, unosi rękę, daje dzieciom znak. Podobał wam się ten utwór, ta muzyka, którą ostatnio nagraliśmy? No to super, ale chyba może też czasami fajnie jest, kiedy gramy we wspólnym rytmie i wtedy są wspólne zabawy i każdy wie, co ma robić, prawda? W każdym razie, jak to mówił mistrz Jan Kraca, słuchajcie, żeby się nauczyć grać na instrumentach, trzeba brać i grać. Instrumenty teraz nie są drogie i jeśli tylko macie ochotę, czy ktoś dzisiaj złapał bakcyla muzycznego, to trzeba się postarać o instrument i grać. A jeżeli ktoś złapał bakcyla teatralnego, to co może zrobić? Grać! To też grać! Dziękuję. Kasia kłania się. Przed widownią reżyser. Czy ktoś teraz powie mi, co to jest cerkiew? Taki kościół, ale nie, dla innych nie, krai. To jest taka szkoła do religii. O, w pewien taki sposób, tak? Kościół dla innych osób, z innych krajów. Świetnie. Miejsce dla kogoś, kto wierzy w Boga. Dla innych osób, którzy nie. A kto to mogą być te inne osoby? Ukraińcy. Polacy, oczywiście, Włosi. Tak, to mogą być dużo ludzi ze wschodu też. Bardzo się cieszę, że wiecie, co to jest cerkiew. Czy wiecie, co się stało z burmistrzanką w naszej legendzie? Tak, porwana, ale uciekła od porywacza i jest na wolności. Super, i jest na wolności. Czy wydawała wam się wolną kobietą i samodzielną? Nie! Nie? Kto mówi, że nie? Nie? Dlaczego? Bo sama by nie uciekła. Bo sama by nie uciekła. A, potrzebowała kogoś, żeby ją uwolnić. Czy wiecie, czy były pieniądze w naszej legendzie, które się żyły wybudowane? Tak, ale mało tych pieniędzy. Mało tych pieniędzy? Nic nie było słychać. A kto zapłaci? Rachunek kto zapłaci? No ten, co liczy łopura, ale on nie umie matematyki. Rachunek kto zapłaci? Bardzo się cieszę, że się tego dowiedzieliście. Bardzo się cieszę, że tak uczestniczyliście. To wszystko dzięki Joli. Wielkie brawa dla Joli. Pani Jola siedzi na widowni obok dzieci. Uśmiecha się. Ani, Ania. Obok siedzi pani Ania. Mikrofony i opanowanie wokalne. Piotrek. A przygotowanie światła i przestrzeni ultrafioletowej, Radek. Dziękuję wam niezmiernie, bawcie się dobrze, dobrych wakacji. Napisy. Wystąpili Natalia Samoilik, Alan Bochnak, Przemysław Bosek, etnomuzykolożka Katarzyna Zedel, reżyseria Michał Pabian, kierownik literacki Jolanta Korłup-Ogonkowska. Logo Teatru Powszechnego w Radomiu, poniżej napis, dyrektor naczelny i artystyczny Małgorzata Potocka, Radom 2022. Na planszy napis, podziękowania dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i logo muzeum. Kolejna plansza z napisem, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyżej logo ministerstwa.